utworzono program pilotażowy w miejscowości Wuchołazy w szpitalu MSWiA dla osób, które są po COVID-zie i taką rehabilitację przechodzą. Ten program pilotażowy ma trwać 24 miesiące. Sam pobyt osoby na rehabilitacji, na tej rehabilitacji pokowidowskiej trwa 21 dni, do 21 dni. Takimi programami są zainteresowane kołobrzeskie sanatoria. Prezydent miasta na prośbę Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego wystosowała pismo w tej sprawie m.in. do Ministerstwa Zdrowia, ministra Gowina, Narodowego Funduszu Zdrowia, prezesa gmin uzdrowiskowych i wojewody. Uważam to za znakomity pomysł, bo w zasadzie ta cała działalność sanatoryjna, ona jest kompletnie pozbawiona możliwości realizowania swoich zadań. 1500 pracowników po prostu dzisiaj nie wykonuje swoich zadań, a bardzo chce świadczą gotowość do pracy, są przygotowani, jest baza, są ludzie, jest miejsce, a nie ma pomysłu na to, jak to wykorzystać, więc sama branża się zorganizowała i po prostu ja z takim apelem zwróciłam się. W Kołobrzegu nieczynnych jest 13 podmiotów świadczących usługi lecznictwa uzdrowiskowego, które zatrudniają około 1500 pracowników. W Polsce mamy 46 miejscowości o statucie uzdrowiska. Zapewnienie rehabilitacji w tych obiektach byłoby olbrzymią pomocą dla pacjentów po przebytej chorobie wirusowej, a z drugiej strony zapewniłoby funkcjonowanie obiektów uzdrowiskowych oraz utrzymanie wielu miejsc pracy. Apeluję o dyskusję i jak najszybsze działania, które pozwolą na opracowanie programu leczniczego w oparciu o funkcjonowanie uzdrowisk polskich, napisała prezydent miasta. Nasze obiekty sanatoryjne są na dzisiaj przygotowane, bo mamy jakby zaplecze czy lekarzy, czy fizjoterapeutów, pielęgniarek i tak patrzą się na te, powiedzmy, tą terapię pokowidowską, rozporządzenie, w jaki sposób jest prowadzona. Myślę, że 90% obiektów sanatoryjnych, a może i wszystkie, byłyby w stanie taką rehabilitację poprowadzić. Dzięki takiemu programowi sanatoria, które stoją puste, mogłyby wcześniej wznowić swoją działalność, a to jest nie bez znaczenia dla Kołobrzegu i wielu kołobrzeżan zatrudnionych w tych obiektach. Mariusz Ławro przewiduje, że bez takiego programu sanatoria będą mogły rozpocząć pracę nie wcześniej niż w kwietniu.